Partnerem programu jest portal weszło.com. Grzegorz Latosi może mieć znakomity program. W trzech punktach. Chce być prezes na punkcie pierwszym, brać 50 tysięcy, trzeci punkt nic nie robić. I to jest realny program dla Grzegorza Laty, który może realizować. W warszawskiej winiarni La Bodega na Nowym Świecie goszczę dzisiaj Kazimierza Grenia. Witam panie Kazimierzu. Witam panie doktorze, witam państwa. Coraz bliżej do wyborów na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czuje pan już te emocje? Ja powiem, nie byłbym sobą, że karuzela się kręci. Karuzela się kręci coraz szybciej i coraz szybciej jeszcze będzie się kręcić z dnia na dzień. Są już jakieś ruchy, coraz większe, ale no, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dlaczego pan nie kandyduje na prezesa? Bo pojawiły się takie informacje w mediach. Pan je dementuje. Tak, ja dementuję je. Ja mówiłem to w innych stacjach telewizyjnych i dzisiaj też potwierdzam państwa, że nie będę kandydował na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale będę chciał poprzeć kandydata, pomóc mu w kampanii i mam nadzieję, że jeżeli by wygra, co głęboko wierzę w to, nie oszuka mnie i nie oszuka państwa i Polaków, i zmieni wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej, który jest tragiczny. Grzegorz Lato, pana oszukał 4 lata temu? Tak, oczywiście. Ja o tym głośno mówię. Gdy jeździłem po całej Polsce z Grzegorzem Lato w kampanii, gdzie napisałem mu program, mówiliśmy o wielkich zmianach, daleko idących zmianach Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie byłem w związkach wojewódzkich, klubach, radach nadzorczych, spółkach, właścicieli klubów. O tym mówiłem i też mówiłem tak jak Lato. Lato nie robił tego, dlatego ktoś, jak państwo pamiętacie, przypomnę, kilka rzeczy. Dokładnie 4 dni po wyborach zostałem zaproszony do jednej ze stacji telewizyjnej i można to otworzyć. I zapytano mnie, co się stanie, jeżeli Grzegorz Lato nie będzie zmieniał Polskiego Związku Piłki Nożnej. Było dokładnie 4 dni po wyborach, a wybory były, przypomnę państwu, 30 października 2008 roku. Powiedziałem wprost, jeżeli Grzegorz Lato nie będzie zmieniał polskiego wizerunku, nie będzie realizował programu, staje po drugiej stronie barykady. Proszę otworzyć to, to nagranie jest. Po 3 niespełna miesiącach doszło do awantury, ale to nie, że Greń coś chciał, jak niektórzy mówili, że stanowiska, że pieniędzy, że miał być sekretarzem. Nie, nie miał być sekretarzem, ale nie miał być też sekretarzem Zdzisław Kręcina. I ja powiedziałem wprost, odchodzę, bo nie będę firmował tego, co ty robisz. Po długich namowach parokrotnie mówiłem, Grzesiek, czego nie robisz, nie zmieniasz tego. A on powtarzał sobie, wytrzymaj ciśnienie. Znowu pytam, czego nie ma zmian po tygodniu? Wytrzymaj ciśnienie. Pytam się, Grzesiek, nie robimy zmian. Mówi, wytrzymaj ciśnienie. Więc zapytam się, a gdzie jestem? W łodzi podwodnej, że mam wytrzymywać? No i po roku czasu dokładnie zdecydowałem, że widząc, że nic się nie dzieje, nie widzę umów, które zostały podpisywane, bez zgody zarządu, a byłem członkiem zarządu, z najwyższym wynikiem szedłem. Więc dokładnie 30 października 2009 roku tu w Warszawie złożyłem rezygnację po roku czasu, że odchodzę. Przecież mogłem do dzisiaj być w Polskim Związku Piłki Nożnej, brać pieniądze, nawet nie otrzymać absolutorium, tak pan Serwotka dwukrotnie nie otrzymał i jest w dalszym ciągu. Brać pieniądze, garnitury, bilety, jazda. Przepraszam, ale powiedziałem nie, odchodzę, nie będę tego firmował, bo poczuwam się do tego, że byłem też i przyczyniłem się do tego, że Lato jest prezesem. Ale powiedziałem stop, odchodzę, bo Lato nie zmienił tego wizerunku. Przepraszam, zmienił, na gorszy. Dlaczego poparł pan w ogóle Grzegorza Lato? Przecież Grzegorza Lato znamy nie od dziś i wiemy, że nie jest człowiekiem zbyt błyskotliwym, zbyt inteligentnym. Odpowiem. Grzegorz Lato, bo jest z podkarpackiego województwa, z województwa podkarpackiego, z którego również ja się wywodzę, choć Grzegorz Lato, jak wiem, urodził się w Malborku, ale później został związany jako piłkarz, jako działacz, jako senator z Mielcem. Tak, i z Mielcem. Ze Stalą Mielec z Mielcem. Co Stali Mielec pomógł, to można zapytać działaczy. A jako senator miał biuro nawet w klubie Stali Mieleckiej. Byłoby mi przykro, gdyby nie poprzeć człowieka z Podkarpacia. Znakomitym nazwiskiem, znakomitego piłkarza. I tego nikt mu nie zabierze, bo króla strzelców, mistrza świata, to my chyba długo już nie będziemy mieli, a może wcale już. Ja przynajmniej może nie doczekam już tego. Choć chciałbym bardzo, jak najszybciej może, żeby... No tak, ale czy człowiek, który kiedyś dobrze kopał piłkę, daje gwarancję dobrego rządzenia piłką? Raczej nie. Nie, ja powiem tak, ja myślałem, że Grzegorz Lato będzie znakomite nazwisko, rozpoznawalna osoba w Europie, w świecie, w Polsce, ale dobiera sobie ludzi.
przeogłasza konkurs na sekretarza, na menadżerów, PR-owców, na grupę finansową, prawniczą, zespół prawny, medialny i tak dalej, dyrektorów, nowych ludzi, młodych ludzi. A nie jak dzisiaj jest w Polskim Związku Piłki Nożnej. Tata z synem w pokoju siedzi, córka z mamą, syn z ciotką, tata z żoną. No to jest familiada dosłownie. Więc tak to nie miało być. To jest dopiero nepotyzm, o którym dzisiaj się mówi w polityce. W PZPN już to jest dawno. Więc ja się na to nie godzę. U mnie w Polskim Podkarpackim Związku ani syn nie pracuje, ani córka nie pracuje, ani rodzina, ani nikt. No nie może tak być. Nie znaczy, że nie ma ludzi, trzeba konkursy ogłaszać. Pierwszym ruchem, co powinno być, wszyscy powinni z pracy dostać wypowiedzenie. I powinni po prostu robić weryfikację, czy ci ludzie nadają, czy nie. No ale jak Grzegorz Lato przychodził, jest 48 osób pracowało, a dzisiaj prawie 100. Co się zwiększyło w Polskim Związku Piłki Nożnej? Przecież Polski Związek Piłki Nożnej czym kieruje? Reprezentacją? Ekstraklasa nie, bo jest po prostu Rada Nadzorcza, która nim kieruje. Pierwszą i drugą grupami drugimi drugiej ligi. Stop. Od trzeciej ligi ja mam 648 klubów i tylko 4 etaty, a tu jest 100. Pytam się, po co to jest potrzebne? No, musi być, bo jak to jest rodzinne, po prostu u nas stowarzyszenie rodzinne, no to tak to dzisiaj wygląda. Więc ja się na to nie godziłem, nie godzę. Miałem być tą osobą właśnie do tej czarnej roboty, że Grzegorz Lato za mnie stoi murem. Zrobimy jedne zmiany, kolegium sędziów, nowe zatrudnienia, nowe rozdania, nowe po prostu konkursy ogłoszone na sekretarza, na dyrektorów i tak dalej. I pokazanie społeczeństwu Polsce, że przyszliśmy autentycznie po zmiany, nie po kasę. Okazało się, że Grzesiu Lato wszedł po kasę i nic więcej nie zrobić oprócz tego, że jest. Grzegorz Lato ci może mieć znakomity program w trzech punktach. Chce być prezesem w punkcie pierwszym, brać 50 tysięcy, trzeci punkt nic nie robić. I to jest realny program także Grzegorza Laty, który może realizować. 50 tysięcy złotych dla prezesa PZPN to jest pana zdaniem za dużo, odpowiednio czy za mało? Chore. Ja powiem panu, że gdybym prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej miał troszkę honor i Grzegorz Lato to sobie w życiu nie podwyższał, a jeszcze zmniejszył. Pieniądze ludzi kolą w oczy. Ale można gdzieś zarabiać 50 tysięcy, ale jeżeli ludzie widzą zmiany. Ale dzisiaj w biznesie wiemy, że w Warszawie, na Mokotowie, w tych dużych firmach 50 tysięcy dla prezesa jakiejś firmy to jest norma. Ja się zgadzam. Niech zarabia 50 i 150. Ale jeżeli firma zarabia, pracownicy mają dobre garze, firma jest na plusie, zarabia dla tej firmy ktoś jeszcze większe pieniądze, to i musi za to też dostać dobre wynagrodzenie. A jeżeli Polski Związek Piłki Nożnej nie pomaga w dużych stopniach związkom wojewódzkim, tylko 120 tysięcy dostajemy po prostu rocznie na 6 reprezentacji i nic więcej, składkę my płacimy do Polskiego Związku Piłki Nożnej, żadnej większej pomocy nie mamy, to pytam się, a nie można? Można. Tylko dzisiaj w feralnych umowach ze Sport Fight, które zostały podpisane, my żeśmy sprzedali wszystko. Nawet loże VIP-ów, wszystko co możliwe żeśmy oddali. Wszystko żeśmy oddali. Za 6 milionów dokładnie euro rocznie, które ma wpłynąć do kasy Polskiego Związku Piłki Nożnej. A na jednym meczu za transmisję telewizyjną można zarobić 2 miliony euro. A taki mecz jest 7-8. Zaraz się skala. Bo jeżeli gramy z Anglią, można negocjować z telewizją większe pieniądze. Jeżeli będziemy grali przykładowo z Cyprem, mniejsze pieniądze. Proste. Ale można jeszcze inną pomysłem. Sprzedać karnety na wszystkie mecze reprezentacji Polski. Na stadionie narodowym. I wtedy wypełnia się ten karnet. I na Cypr, nie wtedy będzie pół stadionu, tylko cały. Albo przynajmniej jak nie będzie pół, to są i tak bilety sprzedane. A na Anglię wiemy jak wygląda. A czy PZPN nie powinien, nie wiem, wychodzić może na zero? Koniec końców, to nie jest fabryka cegieł, gdzie ktoś musi zarobić, gdzie prezes za to musi sobie kupić wakacje dla siebie i dla rodziny. To panu odpowiem. W Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, czwartym związku w Polsce, co i do ilości drużyn, zawodników, działaczy, po Śląskim Związku Piłki Nożnej, Małopolskim i Dolnośląskim, jesteśmy czwartym związkiem w Polsce na 16 związków wojewódzkich, u mnie na koncie po roku czasu staje 3 tysiące. Nie zarabiam, bo to nie ma być produkcja zarobkowa, żeby skubać ludzi. Bo kluby z końca dołem na końcu umierają. Nie mają na paliwo, nie mają na sprzęt, nie mają na sędziów, na opłaty. Coraz gorzej jest wieloma rzeczami. Więc ja nie zarabiam, bo wiem, że to ma być, wychodzi to, co pan powiedział. Ja panu odpowiedziałem, jak ja bym to widział, a nie tutaj. Taka prawda. Odpowiadał pan za kampanię Grzegorza Lato. Grzegorz Lato został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc wie pan, o co chodzi. Jak taka kampania wygląda? No ja cieszę się za ocenę wielu dziennikarzy, pana i wielu innych ludzi, że jak słyszałem w radiu, było miło. Że ona była w stylu amerykańskim przygotowana. Czyli ktoś ci mówi, że wygra już dzisiaj wybory, że już jest prezesem na nową kadencję, to albo nie wie, co mówi, albo jest tak bończuczny, albo naprawdę tylko sam siebie pompuje, przepraszam za kolokwialne słowo,
bo nikt do końca nie wie. To jest tajne głosowanie. I nawet ja kandydowałem teraz 3 marca na prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Przepraszam, że się posłużę swoim związkiem po raz drugi czy trzeci. To nikt do końca nie wie, czy wygrasz, czy nie wygrasz. Ja przypomnę Państwu, że Grzegorz Lato otrzymał 57 głosów. Jeżeli otrzymuje 56, jest druga tura. I dzisiaj to jest moja tylko takie dewagacja na tym, że Grzegorz Lato mi nie wygrał tych wyborów, bo przypuszczam, że Bonik i Kręcina połączyliby siły, byłoby z godzinę przerwy i mogły być wynik całkowicie i Grzesiu byłby w Mielcu i może dobrze. No ale wygrał ostatecznie te wybory. Proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, no bo wiemy, jak Grzegorz Lato wyglądał, nawet też wizualnie, jeszcze te, nie wiem, 5-7 lat temu, a jak wyglądał w trakcie wyborów. Bo rozumiem, że trzeba zrobić zęby, tak, trzeba wziąć lekcję savoir-vivre i tak dalej. No niewiele tego wziął, ale troszkę pomogło, bo odchudzanie, garnitury, jak na początku, jeżeli my kiedyś siadali, to miał 2 garnitury, dzisiaj pewnie ma troszkę w szafie więcej, bo ja mam na każdy dzień inny, przepraszam za nieskromność. Musiałem mówić wiele rzeczy, niejednokrotnie w garniturze poszedł mi w trampkach. Jak byłem na spotkanie dokładnie w Chorzowie, w ruchu Chorzu i pani prezes zapatrzyła cały czas w dół, ja nie wiedziałem, co się stało, czy ja się gdzieś obrudziłem, za chwilę patrzę u bratarki, później go zapytałem. No coś ty mi narobił, mówię Grzesiu. Ja mówię, bo go nogi cisną. Ja mówię, no może mogą się godzinę mogą cisnąć. W takim przypadku miałem humorystycznych wiele po prostu i kiedyś może o tym opowiem, że nawet jak do prezesa Związku Wojewódzkiego, byłego sędziego, obserwatora, mówi, rozbiję kolegium sędziów, rozwalę to. Wychodzi, mówię, mamy 3 głosy, my 0 mamy. Więc takich rzeczy było bardzo wiele. Ja prostowałem wiele rzeczy, on nawet o tym nie wie. Przekonywałem do człowieka, który, tak powiedziałem, miał być ikoną, miał być prezesem, pozdrowić, przeciąć i miał wiele dokonać zmian. Ja mu powtarzałem jedną rzecz. Grzegorz, pamiętaj jedno, wybory kończą się 30 października, ale dzień później zaczynasz nowe wybory, nową kadencję. Możesz przejść do historii, bo powtarzałem, jako znakomity piłkarz, ale możesz przejść jako znakomity prezes. Ale pokaż Polsce i milionom Polaków, że przyszliśmy tu po zmiany. Jeszcze mu podpowiadałem parę rzeczy, żeby Brzecińskiem była kobieta, że powiedziałem mu takie słowa, powiedz w telewizji, że się bardzo cię proszę o to naprawdę, to że jeżeli do roku czasu nie zmienię wizerunku polskiej piłki, to odejdę, to też jest nagranie jego, bo chciałem, żeby go motywować do pracy. On to powiedział, no i co zrobił? Nie miał pan poczucia obciachu, jak wracał pan wieczorem do domu podczas kampanii, że pracuje pan z takim człowiekiem? Nie, ja z wielką radością. Wracaliśmy po całej nocy, prawie nieprzespanej. Wjechaliśmy z Sheratonu busem, tym, którym żeśmy pokonali prawie 30 tysięcy kilometrów w Polsce. Przywitano nas, telewizja już tam lokalna, która szła na Górną Tomsk, z kwiatami. Przywitali nas ludzie z prezentami, z gadżetami. No, były takie sympatyczne rzeczy. Wjechaliśmy tym busem, zatrzymaliśmy się w jakiejś restauracji, takiej zaprzyjaźnionej i zamawiamy jeść. A tak chwilę, pół misek jeden, drugi, alkohole, szampany, myślałem, się Grzesiek postawił. No a później ja mówię, kto to płaci? A pani mówi, to dla was, panowie, zmieńcie polską piłkę. On mówił tutaj w tym studiu, że objeździł Polskę z własnym samochodem. Kłamstwo, więc widać, jest kłamcą i po prostu niewiarygodnym człowiekiem. On nieraz już więcej się z tym człowiekiem nie spotkał, bo ja państwu powiem, był to Mercedes Sprinter z firmy pana Chorzępy, który mój kolega, poprosiłem go, żeby dał paliwo i kierowcę na koszt. To też kosztowało. Tankować, jeździć Mercedesem i kierowcę na 3 miesiące. Jest kłamcą, więc widać, że jest to człowiek kłamliwy, bo niewiarygodny. Jeżeli Państwo zobaczą na filmach, gdzieśmy podjeżdżali pod Krakowie, pod Filipiaka, gdziekolwiek, co to była za firma i jak to oklejony był. UEFA, Mercedes. I nie wiem, że nie wiedziałem właśnie, że Palato jeszcze ma Mercedesa Sprintera 7-osobowego. Wiele rzeczy się dowiaduje ciekawych, no ale to jest kłamca dla mnie, jeżeli takie rzeczy mówi, bo to lepiej mówić prawdę albo wcale nie mówić. A Lato jak kłamie, to jeszcze Państwo się przekonali parokrotnie. Ja stałem na pierwszy oszukany. Później Państwo żeście zostali oszukani. Też i dziennikarze, do których powiedział, że odejdę, zrezygnuję. I co? No też was kłamie po prostu. Sami Państwo widzicie, jest to człowiek niewiarygodny, bo można kogoś raz okłamać. Ale drugi, trzeci, czwarty, nie wolno się dać okłamać. Dlatego że nie chciałem być oszukiwany. Dlatego odszedłem od tego człowieka. I cieszę się z jednej strony, powiem Panu, Państwu, gdy moim oknem na świat było wyjście, utworzenie bloga prywatnego, to wchodziło po 20-30 osób dziennie, czyli około 300-400 osób wchodzi dziennie na niego. I ja nigdy nikogo w życiu nie nagrywałem, nie będę tego robił. Wolę gorzką prawdę powiedzieć, później uścisnąć dłoń, odejść albo się wcale do kogoś nie odezwać, ale nie umiem i nie nagrywałem nikogo. Pan Kulikowski kogoś nagrywał, ale ja mu za to dziękuję dzisiaj, bo uwiarygodnił on mnie. On mnie uwiarygodnił w tych taśmach, że przez 3 lata Kazimierz Graj prawdę mówił o patologii.
o pieniądzach, oni podpisywanie umów, o procentach, o działkach. Szanowni Państwo, na tych filmach, obojętnie jak się to wszystko zakończy, to ktoś, kto nie chce tego zrozumieć, to nie zrozumie, o co tam chodzi. Bo wszyscy wiemy, o czym tam się mówi i to są powycinane rzeczy. Bo nawet człowiek na takie stanowisko nie miałby prawa nawet mówić takie rzeczy, a nie myśleć o milionach, o mieszkaniach, o bańkach, ile się bierze w procentach, ile wasze. Ja nawet nie wiem, ile trzeba komuś odpalić, ale ktoś był znakomicie zorientowany. Pan mówi, że to nie są wszystkie taśmy, że jeszcze prawda jest na innych taśmach. Panie doktorze, z mojej wiedzy tak. Z mojej wiedzy tak. A skąd pan czerpie tę wiedzę? Spotykam się z wieloma ludźmi, prawda, jak sam powiedziałem, na początku kampania trwa. Wiem, że są inne nagrania, są mocniejsze. Zobaczymy, poczekajmy, bo prokuratura jeszcze prowadzi postępowanie. Przedłuży o kolejne 3 miesiące. Nie wiadomo, czy dalej nie przedłuży. Nie wiem. To prokurator ma zdecydować o tym. Wiem, że są jeszcze inne nagrania. Ja powiem inaczej. Po takich nagraniach, jeżeli ktoś usłyszał Polska, to człowiek, który miałby honor, powinien podejść do telewizji albo powiedzieć, że złoży rezygnację. O, przykulił się troszeczkę, schował na parę tygodni. Oj, dzisiaj dalej chichy, śmichy, tak by się nic nie stało. No, tak to dzisiaj wygląda. On twierdzi, że te taśmy powstały po to, żeby, mówiąc kolokwialnie brzydko, udupić Kręcina. Rozbawił mnie pan. Ja bym chciał się kiedyś w debacie spotkać z Latą, bo to, co pan mi mówi, to udupić Kręcina. No wie pan, jest człowieka, którym razem podpisywał wszystkie umowy, bo wie pan, na wszystkich dokumentach muszą być 2 podpisy. Sekretarza i prezesa. Ale oni podobno nie czytają tego, zanim podpiszą. No to tym bardziej świadczy o ich prostactwie. Przepraszam za użycie słowa, jeżeli pan mi to mówi. Albo ci ludzie nie powinni piastować takich stanowisk już nigdy więcej w Polskim Związku Piłki, gdziekolwiek. Bo nawet wie pan, no wyobrażam pan sobie, że pan mi da jakiś dokument. Ja go podpisuję panu, nie czytając, co to jest. No panie doktorze... Tak samo było z Orzełkiem przecież lato potem. Też nie wiedział. O karcie kibica nie wiedział. O działkach nie wiedział. Najlepiej nic nie wiedzie, nic nie słyszy. No to na co taki prezes ma być? Komu jest potrzebny? Aha. Marionetka też jest potrzebna nieraz w teatrze kukiełkowym, to chyba, że i tutaj też jest potrzebna kukiełka i ktoś się sznurkami pociąga, bo wiemy, że tak to się dzisiaj dzieje, ktoś to opanował, Grzesia Latę i pociąga po prostu. Że powiem, że Lato się zachował to, co koń pod brzuchem nosi i dostałem 2000 kar. Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Ile kosztuje taka kampania? Ile kosztowała kampania Grzegorza Laty? Ja mniej więcej wiem, ale ja nigdy pieniędzy w ręce nie miałem i jestem szczęśliwym facetem. A chciałbym pana Kulikowskiego zapytać, bo u nas zadania były podzielone. Grzegorz Kulikowski finansował, Grzegorz Laty od niego brał pieniądze. Ono będzie kosztowne, to nie jest mała kampania, nic nie wiedzą, czy już wygrywa się też do końca, bo kampania jest kampanią, a wybory są wyborami. I nie ma środki finansowe, bo to trzeba i hotele, i przejazdy, i tak dalej, i logistycznie wiele rzeczy. Ale ja odpowiadam za logistykę. Ja nigdy pieniędzy, ja nie chcę mieć... Ale mniej więcej, jakie to są ramy? Bo Lato mówi kilka tysięcy złotych. Ja w to nie wierzę. Proszę pana, za kilka tysięcy złotych to niech on jedzie do Mielca albo Bieszczady, niech się poopalać. Bo po prostu on nawet nie wie albo nie chce. To jest kilkaset, dziesiątek albo może 500 tysięcy. 250-300 tysięcy. I te pieniądze się bierze od sponsorów, jak rozumiem. Proszę pana, to ludzi. Nie sponsorów, bo później... Bo ja rozumiem, że Kulikowski dając pieniądze, czy ktokolwiek dając pieniądze, coś chce w zamian, bo to takie jest życie, takie jest świat. Takie jest życie i dlatego trzeba się zapytać pana Kulikowskiego i Laty, co miał obiecane za to. Że później te taśmy też ujawnił, bo nie Kazimierz Greń ujawnił taśmy, to pewnie pan Kulikowski coś nie dostał i pewnie na coś pewnie ujawnił te taśmy. On mi je przekazał, bo wie, że jestem w opozycji od 3 lat z panem Lato i te taśmy on mi je przekazał. Ja nie wierzę, że pan nie zapytał go, o co chodzi. Dlaczego on to robi? Kulikowskiego? Ja nie muszę pytać, ja przypuszczam. Ja nie pytam, wie pan, ja przypuszczam, że chodziło o siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Że były 3 firmy i nie wygrała ta, co miała wygrać. Ta, z której Kulikowski pewnie miałby jakiś udział. No, widzi pan, i to jest dla mnie też odpowiedź, jak i dla pana. Jeżeli wrócimy do pana tutaj pytania, coś, to trzeba zapytać, co miał obiecane. Była firma transportowa, jakoś woził pan Kulikowski, podpisana umowa z nim i z panem Kręciną i Latą. No i też pan Lata, jak pan przytłumaczył, nie czytał, co podpisał, jak wychodzi z tego. Więc panie doktorze, na pewno tak. Ja miałem być w Polskim Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o moją osobę, być, zmieniać i brać pieniądze też za to. Bo pan nie wyobraża sobie, że jeżeli ktoś pracuje,
ciężko, ktoś wygrywa, a później się kogoś odstawia, ktoś zrobił lato. Tylko ja miałem być osobą tą właśnie, że będę robił zmiany, że nie będzie umów pod stołem podpisywanych, że będą widzieć członkowie zarządu, że zmienimy kolegium sędziów, a nie takiego, co było wcześniej, bo się pan Przesmycki jakoś sobie daje radę po prostu, a nie żołnierz, który po prostu miał wykonywać rozkazy, żeby mecze nie były handlowane, żeby kolegium sędziów, tak jak u mnie całkowicie wymienione jest. Tych rzeczy mógłbym wymieniać dziesiątki. Ale wstrzymano, bo nie chciano Kazimierza Grenia, żeby patrzył na niektóre rzeczy. Nie chciano Kazimierza Grenia, żeby niektóre rzeczy pokazywał, że nie wolno tego robić, albo się z tym nie zgadza. I Kazimierz Greń, widząc to, odszedł. Bo ci mogłem być, brać pieniądze i latać z nimi samolotami i jeszcze być do 26 października. Ale ja powiedziałem, nie, ja odchodzę. I jestem szczęśliwym facetem, bo pozdrawiają mnie ludzie, których znam, nie znam, na ulicach, w kawiarniach w całej Polsce, na lotnisku, w pociągach. I nie wrócę na ten okręt. Ja pójdę tylko na okręcie jednym. Zmiany w Polskim Związku Piłki Nożnej. A jeżeli one nie będą, to ja tam nie będę przy starej ekipie, bo mnie to nie interesuje. Nie interesuje. Ja teraz przez 3 lata byłem w Polskim Związku Piłki Nożnej, bodajże chyba 5 razy na Wydziale Dyscypliny. Bo Lato bierze to, co pisze na blogu i daje na Wydział Dyscypliny, każe mnie karać. Ostatni przypadek. Że powiedziałem, że Lato się zachował to, co koń pod brzuchem nosi, i dostałem 2000 kary. No jest napisane do pana Jędrycha. Pani Jędrych, mój blog jest dla inteligentnych ludzi. Każdy go może czytać. Ale co, wie pan, co koń pod brzuchem nosi? Uprzęż. Uprzęż. Co pan miał w głowie, ja nie wiem. No ale 2000 kary za to dostałem. Co trzeba obiecać tak zwanym baronom, żeby wygrać wybory na prezesa? Bo proszę mi nie mówić, że tylko zmiany w polskiej piłce, bo podejrzewam, że wielu tym ludziom zmiany są zupełnie niepotrzebne. I pan to nie uwierzy, ja w to nie uwierzę i miliony Polaków, które odszukują, którzy się są w Polskim Związku Piłki, są w klubach, ale zwykli ludzie, którzy chcą kibicami, kochają drużynę narodową i chcą tych zmian, żeby było jak najlepiej w Polskim Związku Piłki Nożnej. Na pewno zmiany, ale na pewno też ludzi, którzy dokonają tych zmian. A nie tylko stanowisko dla stanowiska, żeby dzisiaj pompowali tak jak Grzegorza Latę, niektórzy po prostu pompują, że Grzesiek jest najmądrzejszy, inteligentny, jaki ty jesteś naprawdę genialny. Ale to kto mówi? Mówią ci, którzy biorą po 15, 8, 10 tysięcy miesięcznie. Bo wiedzą, że jak bombardują to Latę, oni są w kuchni, ja to nazywam, i pieniądze co miesiąc biorą. A wiedzą, że jak go nie będzie, to mogą to stracić. Naprawdę, tutaj to nie tylko zmiana prezesa i może spowodować zmiany w Polskim Związku Piłki Nożnej, ale osób. Bo tak jak i w drużynie, musi być kapitan, ale musi być też drużyna, która chce tego. Bo co z tego, jak jedna osoba będzie na 18, będzie marionetką, zakładnikiem, jak dzisiaj tak się dzieje paru ludzi. Nie. I ludzie naprawdę, którzy chcą. Czy się to stanie? Nie odpowiem panu. Ja będę walczył, po raz drugi wybieram się na wycieczkę. Ja to nazywam tak żartobliwie. Będę chciał i stanę za osobą, która będzie realną szansę miała na wygranie. Za swoje pieniądze pan to zrobi? Nie, zrobimy to za pieniądze moje, ale i po części, jeżeli zrobimy to za pieniądze tej osoby, która wystartuje. Prywatne pieniądze, nie sponsorów, jak pan powiedział, bo jeżeli ktoś daje, to powinien coś czegoś chce za coś. I już jest problem. Mhm. A prezes, który wygrałby, to nie może mieć smyczy na szyi, żeby później ktoś go pociągał i mówił to dawaj teraz, to i być zakładnikiem. Nie. Są ludzie zamożni, którzy chcą kandydować, jeden z tych kandydatów, o których mówi jeden czy drugi, ale uważam, że te środki prywatne, które podatek odprowadzony jest od tego, są jego prywatne pieniądze. Może sobie zrobić, zamiast auto kupić, może włożyć na kampanię, nie wiedząc, czy wygra. I tak się pewnie stanie. Czy tą osobą będzie Zbigniew Boniek? Będziemy rozmawiać, bo ja myślę, że jest dzisiaj osoby, które mogłyby dokonać zmian, bo ten rynek znowu też nie jest Bóg wie jaki, że to jest około 30-40 osób, że można tutaj kandydować, bo niektórzy jakby chcą kandydować, ale wiedzą, że nie mają szans. Niektórzy, którzy są realistami, wiedzą, że środowisko ich nie poprze. Jest to Zbigniew Boniek czy Jacek Masiota. To są ludzie, doktor prawa, prawnik, języki, pieniądze, niezależnie finansowo. Zbigniew Boniek podobnie znamy, nie trzeba tutaj więc o Byszku nic więcej mówić, bo i media go lubią, i społeczeństwo go lubi, i politycy go lubią. I ja bardzo Zbyszka też cenię za to, że mówi prawdę i trafną prawdę. Czy o Lewandowski, czy o ostatniej chwili, czy nie boi się. O panu też kiedyś powiedział, to wie pan, hit internetu. To ja panu powiem, co on powiedział. Nie mija miesiąc, Zbyszek Boniek do mnie dzwoni i mówi, nie odkładaj telefonu, przepraszam cię. No słucham cię. Byłem na naradzie w Komendzie Wojewódzkiej, bo to sprawy bezpieczeństwa były województwa, meczy na obiektach województwa podkarpackiego. Przepraszam cię, wiesz, no tak mi to poszło, wiesz, ja mówię, Zbysiu, to ja ci powiem prosto. Mój język rosyjski jest słaby, ale dogadam się. Mój język angielski też sobie dogadam się, ale ty nawet o to nie zapytasz. A po drugie, Zbysiu, ja też mówię się z ciebie śmiać, bo ty byłeś trenerem, rozumiem, reprezentacji Polski, wszedłeś z szatni, wszedłeś przez boisko, w drugiej szatni wyszedłeś. Byłeś prezesem, po prostu wiceprezesem też i coś się zrobili. Mógłbym też każdemu łatę można dołożyć i śmiać się z kogoś, tylko po prostu trzeba.
Rozmawiamy. Ja, wie pan, nie należy do ludzi. Ale ja nie wierzę, że to pana nie zabolało. Nie, zabolało. Ale oczywiście, ja bym powiedzmy skłamał. Tylko naszym widzom, chodziło o to, że Mateusz Borek w Café Football, chyba w Sheratonie, zapytał Zbigniewa Bońka o pana osobę jako dyrektora sportowego kadry reprezentacji Polski, natomiast Zbigniew Boniek wyśmiał pana. Znajomość języków i salonów międzynarodowych. Odpowiadam, odpowiem panu na trzy pytania. Mój angielski jest słaby, rosyjski jest słaby, ale podogadam się. Mhm. Tu nie chodziło o menadżera i salonowca w UEFA FIFA, bo na pewno nie. I tutaj było załatwienie meczy, reprezentacji, hoteli, wyjazdu, wszystko to, co podlega. A Żońca, salonowiec? No pytam się. Pytam się. A czego jest tam drugą już rzecz, jak ja powiedziałem o Fornaliku? Dlaczego Fornaliku powiedziałem, że jest dobrym człowiekiem, dobrym trenerem, ale mu kręgosłup złamał piechniczek na początku. Złamał mu, bo ci kto jest? Dyrektorem kto jest reprezentacji? Człowiek z Placieńskiego ze Sport 5. Widzi ktoś to? Dalej, w dalszym ciągu. Jest Żońca. Są ludzie, którzy zostali powkładani przez Polski Związek Piłki Nożnej. Co tam się zmieni? No tragicznie zagraliśmy, ale to chodzi o mecz. I ja dzisiaj wracając do tego pana, też mógłbym się śmiać z pana Bońka, mogę się śmiać z każdego, ale tego nie robię. Taka jest różnica między mną a nimi, że jeżeli mam coś powiedzieć, to powiem i też nie boję się mówić bardzo ostrych słów, mocnych, które idą później w eter, ale też nie boję się po prostu też, ale nie będę się nabijał z kogoś śmiał, bo każdy też ma swoje wady i zalety, bo Byszka by powiedział tak, Zbysiu, odpowiem ci. Ja zostałem na zjeździe 48 głosów, a ty 19. Zbysiu, ja trzeci wynik w Polsce zrobiłem na 67 osób, które kandydowało w 2004 roku, gdzie zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przed kamerami prowadziłem 14 godzin w hotelu Sheraton, dokładnie 11 grudnia 2004 roku i zrobiłem trzeci wynik w Polsce 107, a za mną był Antek Piekniczek 105, a Andrzej Strela, który wszedł jako ostatni, miał 48 i Władek Sakulski 47. Trenerzy, selekcjonerzy. No też mógłbym się śmiać, ale ja się nie śmieję. Nie oczekiwał pan od niego, że przeprosi pana publicznie? Bo słowa, które wypowiedział, padły publicznie. Absolutnie tak. Wie pan, bo to, że on do pana zadzwonił przez telefon i przeprosił, fajnie z jego strony. I to mu też powiedziałem. Tylko kto o tym wie? No właśnie, i też mu to w tym momencie odpowiedziałem. Byś, ty mnie przepraszasz teraz cztery oczy, ale to poszło w eter. Poszło w eter. Ale wie pan, dzisiaj różne rzeczy można napisać, powiedzieć. Ja o tym już... Oczywiście, jak ktoś pyta o to, to ja też się nie boję, nie uciekam od tematu, jak pan widzi. A nie zostawmy to, nie odpowiadajmy, bo tak było. Nie, to jest, zabolało i to boli. Ale wie pan, no czas goni dalej, ja nie mogę myśleć, co Zbyszek powiedział, co Lato na mnie powiedział, co kto inny powiedział. Ja myślę, co trzeba jutro zrobić. Trzeba czas gonić. Życie jest ulotnym i trzeba pamiętać o tym, że trzeba wstać rano, zastanowić się, co dzisiaj trzeba zrobić, co kolejne dni gonią. Ale można wracać, ale to nic z przeszłością mnie nie damy. Trzeba patrzeć, co zrobić trzeba z przyszłością. Zbigniew Boniek zostanie według pańskiej diagnozy i prognozy prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej? Jeżeli by chciał i musi bardzo ciężką pracę wykonać. To nie jest, że staje się i mówię, tak kandyduję, tak niektórzy teraz czterech kandydatów. Lato, Kręcina, Golba, Czelski, ja chcę być prezesem. No to dobrze, no to tylko to w śnie mówili, czy niektórzy się obudzili dopiero, a prawda jest całkiem bardzo przykra i realna. Tylko trzeba tytaniczną pracę wykonać wśród delegatów, jeżdżąc po związkach, jeżdżąc do klubów. Ale jak kiedyś mi Zbyszek powiedział telefonicznie, że on nie będzie jeździł, to ja powiedziałem, Zbyszek, to ty nie wygrasz. No to nie ma sensu, no bo po prostu nawet sobie zawracać, a mówią, że nie jestem wybieralny. Nie, jedźmy, sprawdźmy, popytajmy, rozmawiajmy. Jeżeli nie pojedziesz, nikt z ludźmi się nie rozmawia, to nie można mieć tego sondażu. A kto? Przecież przypomnijmy sobie, Zbyszek Woniek, dokładnie 30 wrócę października 2000 roku, miał największe poparcie medialne, polityczne. I tak jest do dzisiaj. I opinii publicznej. Tak jest. I ono się nie zmieniło. Ono wtedy było 87%, jak pamiętam, bo ja to śledziłem, to wszystkie sondaże. Huśtawka była. Proszę zwrócić uwagę, jakie wystąpienia były. Zbyszka Bońka, płynne, bez kartki, bez mówienia. Świetnie czuję się w studiu. Tak jest, Kręcina to samo. No Jagoda wyszedł, Jagodziński, rezygnuje, odchodzę, bo trzy głosy w porywach dostał. A Lacie na 10-minutowe wystąpienie zabrałem 6 minut filmami, bramkami, bo wiedziałem, że jest słaby i miał kartkę, którą go uczyłem. Uczyłem, mównicę mu ustawiałem, pokazywałem przy ekranie, co. Przygotowywałem go do tego, to jąkał się, dukał. No przecież to też szło live we wszystkich telewizjach, więc trzeba też popatrzeć na to. I tutaj nie ukrywajmy, że Zbyszek jest, ale trzeba wykonać tytaniczną pracę. Nikt za darmo nic nie przyjdzie, żadne zwycięstwo, tak wchodzi się na boisko, nie można przejrzeć się nad mocny zespół koło meczu. Tylko trzeba go wypocić, wywalczyć i wygrać. I wtedy dopiero się cieszy po ostatnim blisku. To samo, trzeba jechać do ludzi i rozmawiać. Czy pan Zbigniew Boniek będzie chciał, czy żeby nie chciał, od niego zależy. Ale czasu już nie ma, bo ten czas już tyka, powiedziałem, karuzela się kręci, ona już coraz szybciej i do pewnego momentu można stać pod karuzelą i nie wskoczy na tą karuzelę.
ani mówca, ani krasomówca, ani człowiek, który może coś wielkiego zrobić dla polskiej piłki, który programu swojego wyborczego 95% nie zrealizował. Taśmy, działki, podpisanie umów bez zgody zarządu, z karty kibica, orzełek. No można byłoby tego wymieniać, jeszcze nie ma, odpadnięcie z mistrzostw. Bo my mówimy o dwóch. Za Grzegorza Laty mistrzostw świata też im nie awansowali w ostatnim meczu. To już było. Ale teraz znowu, że im nie z najgorszej, najsłabszej grupy, że im nie ma najgorsze miejsce, że im zajęli. To też jest porażka Laty. Gdzie te pieniądze poszły? Bo dzisiaj Lato bierze pieniądze. Musi pan przyznać, że jednak warunki, które miał Smuda i reprezentacja Polski przed Euro, były chyba najlepsze od lat. Nie, ja powiem, że takie same. Takie same, bo ja byłem przy innych eliminacjach i jeżeli byłem wtedy członkiem zarządu i był Michał Liskiewicz prezesem, to nie mieli gorszych. No ale wreszcie wynajęli im hajat w środku miasta, a nie zbunkrowano ich gdzieś tam na obrzeżach i czuli się jak gwiazdy rocka, a wcale tak nie grali. Panie redaktorze, tego nie wynajmuje zarząd ani prezes. To decyduje sztab. Prezes, trener, gdzie by się najpierw, bo nikt mu nie zaneguje wejść sobie tą siedzibę, czy tą, czy te miejsce pobytowe. A nie wpływają na niego? Wie pan, ja nie wierzę, że Lato nie liczy pieniędzy. A nie, no liczy, wie pan, nawet jak na herbaty pana zaprosił, to musiałby pan zapłacić za nią, a jest Grzegorz Lato, albo wziąłby na rachunek Polskiego Związku Piłki Nożnej, to także pan o tym wiedział. Karta jest przecież też i złota karta, która ma do dyspozycji bez limitu apartament, w którym nigdy nie byłem i nawet dobrze, na krakowskim przedmieściu, który płaci PZPN, przejazdy, wyjazdy, no i na pensja, którą nigdy się nie ruszy, no bo jeżeli się wszystkiego innego je i korzysta na koszt PZPN, no to się nie bierze z pensji, bo ja jak zarabiam, to po prostu te pieniądze muszę dać na opłaty, na światło, a tutaj no nie trzeba za nic po prostu płacić i z tego się korzysta. No ale Lato, wie pan jak zarząd zaczyna. Witaj, cześć, witam was, Rudek, prowadź. Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Do historii przeszło, kończąc już powoli, pana przemówienie z 2009 roku, kiedy powiedział pan: odchodzę z tego świata. No i proszę pana. Pojawiło się to w mediach jako, nie wiem, zapowiedź próby samobójczej, bo tak to było opisywane. Jak to było? To powiem panu wprost. Nigdy nie myślałem o tym do końca, może za duże słowo powiedziane i chciałem powiedzieć tak. W pewnym momencie ja miałem 11 prokuratorów na głowie. Można konia zwalić, który waży dość trochę, dość dużo, przepraszam, nie trochę, bo 11 prokuratorów, jak ja chodziłem, to miałem tak. Prokuratura Tarnobrzeg, Rzeszów, prokuratura apelacyjna, okręgowa. Jak ja szedłem na pocztę w lecie, to już mi było wstyd, ubierałem kurtkę, czapkę i ta pani patrzyła na mnie, wydając w okienku, że jeszcze chodzę, żeby mnie nie zamknęli. Tak kopano moje życie. CBA, kontrolę, po statut, proszę pana, w kominiarkach 11 osób z bronią wchodziło, po statut. Ja do toalety, oni do toalety z kamerą. Pan syn przyszedł, telefon mu wyrwali, zatrzymali syna i tak dalej. To w pewnym momencie myślałem, po co ja to faktycznie, po co mi to jest wszystko potrzebne, do czego? Ale wie pan co, jak coś kogoś nie zabije, to tym bardziej wzmocniasz. I masz cholernie twardy kręgosłup. Gdy miałem te taśmy od Kulikowskiego, zastanawiałem się, czy je pokazać, czy nie, ale całą noc nie śmiejmy się. No, czy to nie jest prowokacja? Czy Lato nie pójdzie o godzinie 10 na policję, prokuratura i powie, że ja chcę od niego 8, 6 milionów, czy 3 miliony i trzymam takie taśmy? Nie wiedziałem. Więc trzeba być naprawdę strasznie odporny, że udowodniłem i pokazałem to. Bo mogłem to ruszyć. Jeszcze rano siedziałem ze swoim delegatami, pytam się o 7 rano. Co robić? Nie pokazuj, nie pokazuj, nie pokazuj. Nie, nie, wygramy i tak wybory. Ale ja pokazałem. Ja widziałem, że wiozę między nogami, bo to było w Terce. Trzymają, patrząc to, jadąc autem. Ja wiozę bombę na Europę, wiozłem. Bo widziałem, że idzie euro. Że nie tylko będzie pytać w Polsce, co to jest. Ale zdecydowałem, że pokazuję to. I myślę, że udowodniłem tym, że nie boję się trudnej rzeczy. Nie boję się mówić prawdę i będę o niej mówił. Czy komuś się ona podoba, czy nie. Nie lubię kogoś, nie, nigdy na blogu przez te ponad 3 lata nie obraziłem pana Laty od K, od P, cokolwiek. Nie. Ja piszę prawdę. Ja nie wyśmiewam się z ludzi. Ja piszę patologię. Ja widzę to, co jest złe i nikt mi do tej pory, oprócz Wydziału Dyscypliny, nie dał sprawy do sądu. A są bardzo mocne rzeczy. A dlaczego? No bo jeżeli ja piszę prawdę i mam na to dowody i argumenty, no to ja z każdym pójdę do sądu i na proces. Okej, ale istotnie myślał pan o tym, żeby odebrać sobie życie? Nie, nie, nie. To znaczy, tam dokładnie nie jest tak powiedziane. Nie, to nie jest dokładnie powiedziane. No tak to zostało przekazane w mediach. Ja wiem, że pan tak dokładnie nie powiedział. No więc dlatego pytam o to. Nie, 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 proszę pana, nie, nie ma takiej możliwości. Oczywiście myślałem, że no w tym momencie no, ludzie, no przecież jak można tak długo tak kogoś bombardować, wie pan? Ja 9 miesięcy miałem kontrolę.
9 miesięcy kontrolę w związku, w domu, rewizje, przeszukania. Proszę pana, Polte Prokuratura Krosno, Tabor Dobrzeg, Rzeszów, Warszawa. No ile można? Co dalej z Kazimierzem Grejem? Spokojnie teraz na Podkarpaciu działalność i szukanie tego właściwego kandydata, któremu trzeba zrobić kampanię? Tak, pewnie tak. Rozmowy są. Dzisiaj nawet ta moja wizyta w Warszawie, zresztą ona już prawie cotygodniowa jest. I na pewno ja stanę za jedną osobą. Mam propozycje od kilku, ale ja chciałbym stanąć za osobą, która naprawdę chce dokonać zmian i pójść po zmiany Polskim Związku Piłki Nożnej. Nie po pieniądze, nie po 50 tysięcy, nie po złotą kartę i zakonserwowanie starego układu, jak dzisiaj to jest przez kolejne 4 lata, bo ja nie chcę być drugi raz oszukany, panie redaktorze. Nie chcę być. Dlaczego ja mam znowu powiedzieć, że idę po zmiany, to jest najlepszy kandydat, który da realne zmiany? Jeżeli taki, to muszę ale mieć... Ale co pan chce w zamian? Oprócz zmian. No ja panu państwu odpowiem. Z pełną stanowczością. Nawet nic. Przekornie powiem. Nic nie chcę i możecie to państwu nagrać i to. Jeżeli będzie osoba, która wygra i zaproponuje mi pomoc w jakiejś materii, to znajdę się przy tej osobie. A jeżeli mi nie zaproponuje, to będę prezesem na Podkarpaciu. I jeżeli będzie dalej nie robiła ta osoba zmian, to tak jak powiedziałem wcześniej o lacie, to będę krytykował każde pojednanie. Bo jeżeli ja kogoś już popieram, to chcę zmian. A nie wiem, czy nie będę kandydował do zarządu, a może będę nie kandydował. Nie wiem, jeszcze nie podjąłem decyzji. Bo kandydować do zarządu mogę w każdej chwili. I to nie jest związane z kampanią. No tak, ale przydałoby się poparcie prezesa. Oczywiście, że tak, bo jeżeli ja już kogoś wesprę, to tak było z lata umówione. Na kilku spotkaniach w kampanii zapytano, czy Grein będzie sekretarzem. Jak pan wygra? Powiedziałem, że nie. Nie będę kandydował na sekretarza. Mówiłem to w Opolu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Gdańsku na spotkaniach z delegatami. Przecież ja realnie mówię, to powinien ktoś się uroił, że ja chciałem być sekretarzem. Po pierwsze, członek zarządu nie może być sekretarzem. To, że miałbym być sekretarzem, nie kandydowałbym do zarządu z najwyższym wynikiem. Już to kłamstwo po prostu komuś się nie układało w to wszystko. I jeżeli będę, to chciałbym oczywiście być przy tej osobie i być przy tych zmianach i pilnować tych zmian. Nie ukrywam, nie, że ktoś wygrywa, ja całkowicie odchodzę. Ale jeżeli ktoś po prostu będzie mnie widział, bo jeżeli miałby to być na linii Grein, jakiś konflikt, jak ktoś ma, to, ale ja nie chciałem znowu kogoś wylansować, żeby ktoś był i znowu się odciął i nic nie zrobił. Też nie bardzo, więc też mam orzech do zgryzienia niełatwy, kogo poprzeć, przy kim być i kto mnie nie oszuka. Rozumiem, że tą osobą nie będzie na pewno Zdzisław Kręcina. Na 400% mogę powiedzieć i z pełną świadomością, przez kogoś próbowano do mnie dojść, żeby się ze mną z nim spotkać. Nie, ja się z ludźmi takim pokroju nie będę spotykał. Choć jako osobę nie, bo ja nie mogę też obrazić pana Kręciny, bo nie znam go na tyle. Ja nigdy u niego w domu nie byłem. On u mnie w domu nie był, może i na szczęście. Ale ja przynajmniej nie widziałem takiego sekretarza i takiej osoby w związku, która mówi o mieszkaniach, o cudownym prezencie dla syna, o procentach, o wielżynnych. No i wielu innych rzeczach się słyszało i po prostu... Nie, na pewno ja nie widzę związku z panem Kręciną, nie widzę związku z panem Latą, z wieloma innymi ludźmi. Ten związek naprawdę musi wyglądać jak dobra, zarządzająca firma, zmniejszona o wiele rzeczy, o komisję, o inne rzeczy, o sztab pracowników. Naprawdę, to będzie dobra kooperacja, która musi funkcjonować i która da naprawdę nam wszystkim wiele radości, czego w Federacji Angielskiej i innej jest mniej osób pracuje. Jak to wygląda? Można. Tylko po prostu trzeba sobie ludzi dobrać i chcieć tych zmian po pierwsze. Chcieć zmian, a Lato miał wszystko. Został prezesem, miał w zarządzie 15 ludzi, którzy weszli do tego zarządu, który chcieli, żeśmy komisję rewizyjną z 7, a miał 6 ludzi, więc miał wszystko, co na tacy może mieć prezes podane do wykonania zmian. Bo gorzej jest, zaznaczam, gdy wygrywa prezes, a nie ma większości w zarządzie i daje wnioski takie i takie, one przepadają. No ale Lato, wie pan, jak zarząd zaczyna. Witaj, cześć, witam was, Rudek, prowadź. No i tyle to jest prowadzenie Laty. I to jest po prostu prowadzenie zarządu Laty i na tym trzeba na kocie, bo nie umie, ten człowiek no nie ma wizji. W Kanadzie, jeśli to niedawno widziałem, prowadził sklep, który splajtował po 2 miesiącach. Ja pan, to ja boję się nawet by kiosku ruchu mu dać, bo chyba wszystko poszło to w cholerę. A co dopiero taką stowarzyszeniem, jaki jest największym stowarzyszeniem Polski Związek Piłki Nożnej, gdzie ludzie są i prezydenci, burmistrzowie. Ja przynajmniej u siebie na zjeździe to miałem znakomitych ludzi. Kwiat podkarpackiej piłki. Delegatami byli posłowie, senatorowie, ministrowie sprawiedliwości byli, wójtowie, burmistrzowie, radni, powiatowi, miejscy, prezydenci. Ja miałem naprawdę elitę. Ja jestem zaszczycony tym, że wybrano mnie na kolejną kadencję w tajnym głosowaniu. A Lato wystawił mi kontrkandydata, że pokonał Grenia, że mieć 5 głosów i Podkarpacie za sobą.
No nie tędy droga Winnetu, bo można po prostu tylko mi chcieć, chęci to nie wszystko. Trzeba też na to pracować. Ja ciężko pracuję na to, że z ludźmi jestem przez 4 lata, w związkach, klubach, w siedzibie, jeżdżę soboty, niedzielę, spotykam się, a nieraz na 4 lata, tak jak lato. Wybierzcie mnie, chcę być prezesem, 4 lata nic nie zrobił, wybierzcie mnie, bo chcę być prezesem i te 3 punkty programu, które mówiłem. Dziękuję bardzo za wizytę. Moim Państwa gościem był Kazimierz Grej. A pośmiechujki robili za przeproszeniem, że tutaj, prawda, jak to społecznie, prawda, prezes pracuje, a tu takie pieniądze. W tej chwili to jest porażka, tylko to jest taka medialna porażka. Ile kosztuje bolid numer 1 na przykład, Formule 1 bolid? Partnerem programu jest portal weszło.com.